Zwycięstwo z Serbią to oczywiście wielki plus, ale jak mówił klasyk, chodzi o to, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów. To teraz proszę o szczerą analizę, co było w tym meczu dobre, co wam się podobało, z czego powinniśmy być zadowoleni, a co podobało nam się mniej. To znaczy, na podstawie 15 lat grania w reprezentacji, ja grałem w obronie w środku. To jest bardzo odpowiedzialna pozycja. I ja widzę wczoraj mankament. W tym miejscu powinni grać ludzie, którzy bardzo dobry mają przegląd, bardzo dobre chodzą na nogach, umieją przekazywać. I tu był główny problem, gdzie stoi kolega zawodnik Grabarczyk albo Chrapkowski. Ci zawodnicy nie nadają się do tego typu obrony. To jest pierwsze. Drugie, wykorzystywanie sytuacji stuprocentowych. Jeżeli Daszek wyskakuje 6 metrów, wisi w powietrzu minutę, macha rękoma, to jest bardzo dobre dla fotoreporterów, ale liczy się efekt. Tak rzucić, żeby piłka była w bramce. I trzecie, gdzie Sławek Szmal, dzięki niemu dwóch karnych w ostatnich sekundach meczu obronionych czy minutach, pozwoliły na to, że wygraliśmy. Ale nie byłoby problemu, byśmy wygrali spokojnie 5-6 bramkami, gdyby nasza obrona zaczęła normalnie funkcjonować. I to jest główny nacisk na obronę. My mamy problemy, będziemy mieli też z Macedonią, z przeciwnikiem, którzy bardzo dużo krzyżówek robią, zabiegają, gdzie bardzo duży jest ruch. Nie umiemy tego wszystkiego przekazywać. Piotrek, bardziej cię martwi te niedoróbki w defensywie, czy nieskuteczność taka rażąca w ataku? Ale to czasami wynika jedno z drugiego, bo jeżeli coś nie wychodzi w defensywie, to później to się też przekłada na ofensywę. Także ja też troszeczkę może uspokoję kibiców, bo rzeczywiście sami piłkarze cały czas powtarzają, że może coś tam nam w defensywie nie wychodziło. Natomiast Serbowie potraktowali ten mecz jako mecz o życie, o wszystko. Oni pomyśleli sobie, jeśli nie na początku, to później już by było coraz gorzej. Więc chcieli ten pierwszy mecz wygrać, zdobyć 2 punkty na gospodarzu i mieć już pewny awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Więc też się mocno spieli. No i ten Petar Mladic, który grał kiedyś w Polsce i praktycznie wiedział wszystko o naszych, rzucał bardzo dużo, był świetny po prostu wczoraj. I Polacy nie mogli znaleźć, tu pan Marek słusznie wspomniał zresztą, na niego recepty i nie mogli go zablokować. No, ja też chciałbym powiedzieć o plusach, czyli może Gliński na środku, który wyszedł i spisał się całkiem dobrze. To podkreślmy, bo my już zarezerwowaliśmy ten środek dla Michała Jureckiego, a tutaj wychodzi Gliński i nie zawodzi, bo może też nie był to jakiś rewelacyjny występ, ale na pewno spisał się bardzo dobrze. No a Michał Jurecki, klasa, tak jak mówimy, sama w sobie i tu jest duży plus. No, Przemek Krajewski też zagrał całkiem nieźle na drugim skrzydle. No, tak można powiedzieć, że w opozycji do Michała Daszka, którego też nie potępiajmy.